Duszo ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszo ma, uwielbiam Boże Cię. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym bardzo króciutko odpowiedzieć na pytanie, dlaczego katolicy chrzczą niemowlęta i czy rzeczywiście jest to praktyka niebiblijna. Ale pozwólcie, że na samym wstępie zadam Wam, tym, którzy czytając Pismo Święte właśnie wyciągają takie wnioski i rzucają te oskarżenia pod adresem katolików. Czy Wy naprawdę, czytając Pismo Święte, dochodzicie do wniosków, i że wolą Boga nie jest to, aby rodzice dbali o wzrost duchowy własnych dzieci? Czy naprawdę, czytając Pismo Święte, wierzycie, że nie jest wolą Boga, aby rodzice przekazywali swoim dzieciom wierzenia, swoje tradycje, swoje wartości religijne? Czy naprawdę wierzycie, że wolą Boga nie jest to, aby rodzice byli właśnie tymi, którzy przyprowadzają własne dzieci do Boga? I tutaj odpowiedź moja. Ja swoją czwórkę dzieci ochrzciłem w wieku niemowlęcym, dlatego, iż będąc katolikiem, wierzę, że wiara katolicka jest wiarą najprostszą i najkrótszą, która prowadzi do zbawienia i do miłosiernego serca Jezusa. Proszę nie mylić z jedyną, bo tego nie powiedziałem, ale jest w moim wierzeniu, w moim przekonaniu, jest wiarą najlepszą i wiarą najkrótszą. I teraz takie pytanie mam do rodziców. Czy jest ktoś z Was, który właśnie do tych rodziców, którzy pozostawiają wybór, jeżeli chodzi o chrzest, jeżeli chodzi o sakrament chrztu, czy komunię świętą, może sakrament bierzmowania, to już jest świadomy wybór, ale sakrament chrztu świętego. Wielu ludzi mówi, że pozostawia wybór dzieciom, czeka aż podrosną, aż same zdecydują. I teraz proszę powiedzieć, czy z czymś jeszcze pozostawiasz im wybór? Na przykład z żywieniem, z ubieraniem, z lekami. Czy jest któryś rodzic, który na przykład w zimę przy minus 15 stopniach otwiera szafę swojego dziecka, mówi: proszę, załóż co chcesz, możesz spodenki, możesz koszulkę, możesz wyjść na zewnątrz, to jest Twoje zdrowie, to jest Twoje życie, ja nie mogę Ci niczego zabraniać, niczego nakazywać. Czy podobnie czynicie z jedzeniem? Czy nie dajemy dzieciom tego, co według nas jest dla nich najlepsze i najzdrowsze? A z lekami? Czy jest któryś z Was, który czeka, aż jego dziecko podrośnie i w pełni zrozumie działanie tego leku, w pełni zrozumie, jakie mogą być konsekwencje przyjęcia tego leku i ewentualne skutki uboczne? I tak samo jest z Chrztem Świętym. Lekarstwa dajemy swoim dzieciom, bo szczepienia, leki, syropy, antybiotyki, dlatego, że kochamy ich, troszczymy się ich o ich zdrowie, o ich życie i chcemy dla nich jak najlepiej i chcemy, aby byli zdrowi. I w ten sam sposób katolicy postępują z sakramentem Chrztu Świętego. Ponieważ my wierzymy, że sakrament Chrztu Świętego gładzi grzech pierworodny, którym został skażony każdy człowiek. Dlatego my chcemy, aby nasze dzieci jak najszybciej zostały z tego grzechu obmyte, aby jak najszybciej zostały przyłączone do Kościoła i stały się chrześcijanami, dziećmi Bożymi. Dlatego wierzymy, że niedopuszczanie dzieci do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego jest po prostu grzechem zaniedbania. I to by była moja odpowiedź. W sumie króciutka, mam nadzieję, że rzeczowa. Zapraszam wszystkich do komentowania, zapraszam wszystkich do śledzenia moich dalszych wideo, oczywiście do czytania Pisma Świętego, oczywiście do modlitwy na różańcu, bo tego nigdy za wiele. Arcybiskup Marek Jędraszewski, arcybiskup Grzegorz Ryś, ksiądz Piotr Pawlukiewicz, ojciec Adam Szustak, ojciec Augustyn Pelanowski i wielu, wielu innych. Zapraszam do ich słuchania i z Panem Bogiem.